A więc powiedziała Maria, że jest awaria, awaria kosiarki. Kosiarka puściła olej. Nie, żartuję, olej się wylał. Kosiarka nie działa. Trochę ją zdemontowałem. Nie wiem, kto to wszystko naprawi. Skręci zbiornik paliwa, takie tam różne. No, a więc, etc. Wyjaśniam. Silnik. Świeca. Kolektor wydechowy. Znaczy kolektor. No, kolektor wydechowy, dobrze mówię. Znaczy nie ma kolektora wydechowego. Kolektor ssący. Czy tu się powietrze. Tu wyrzuca spaliny. Cewka. Takie coś kręcące się. No, a przyczyną awarii była usterka. Najprawdopodobniej gaźnika, który nie podawał paliwa. Mówili, że to pompa. No i tak rozkręciliśmy ją troszeczkę. Niestety się urwał też. Urwał się sznurek od odpalania. No, a to stary Indianin używał tej kosiarki kiedyś. Tak jak widać na obrazku. No, ale przeczyścimy zaraz gaźnik. Poskładamy. Zalejemy nowym olejem silnik, bo ten to raczej już się nie nada do niczego. No, kosiarka stała z 5 lat, 6. 5-6 lat stała nieodpalana. No i też myślę, że przyczyną tego, że nie uruchamia się, był nie do końca włożony dobrze filtr powietrza i dostały się syfy różne do gaźnika. Zresztą widać, jak ona brudna jest. Teraz ją trochę kompresorem przedmuchałem. Syfy do gaźnika i gaźnik wystarczy wyczyścić i myślę, że odpali z pierwszego. No może nie z pierwszego, ale z drugiego. Kompresję ma, bo słychać. O. I to nawet fajną. Znaczy fajną. No ma kompresję generalnie. To jest silnik czterosłupowy. Tam w tej dziurce tutaj widać. O, tamto to takie coś. To jest zawór. No. Czterosłup. Taki malutki. No. I myślę, że jak ten gaźnik ogarnę, to ją odpalę bez problemu. A i tą linkę zrobię. No. Jak znajdę jakąś linkę. I zobaczymy, etc. etc. To w kontakcie. Zaraz to będę składał. Chodzi jak wściekła. Także tak, została naprawiona. Bożydar, słuchaj, powiedziałeś coś wczoraj, że znasz dobrego mechanika od kosiarek. Powiem ci szczerze, jestem trochę urażony. Nie wiem, czy przetrwa nasza przyjaźń, bo jest mi smutno. Znasz mechanika od kosiarek? Przykro mi, naprawdę mi przykro. No, i działa, hula. Zastanawiam się nad wydechem, może jakimś z kwasówki. Swobodny wydech, ale to pomyślimy. Śmiga działa, kosi, zapierdziela jak zła. Trochę kopci, ale to nic, to nie wpływa na pracę silnika. No nie wiem, jak jest z emisją spalin, bo to jest, nie wiem, czy katalizatora nie musi mieć. Etc. Wyjaśniam. Do następnego filmu. O, a tu sobie zrobiłem kuku. Kurczę.